Witaj, jakie są postulaty przedsiębiorców? No, zapytam jednego z protestujących, przedsiębiorcę z Warszawy, pana Pawła Tanajno. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dlaczego protestujecie tutaj przed Sejmem? Jakie są wasze postulaty? Protestujemy o sprawiedliwe traktowanie i godne traktowanie przedsiębiorców. Postulatów jest kilka, ale jeden najważniejszy sprowadza się do tego, aby administracja państwowa dała nam święty spokój i pozwoliła nam wypracowywać zyski, płacić podatki i tworzyć miejsca pracy. Najważniejszym problemem jest brak stabilności przepisów. W tej chwili uchwalone przepisy, my je czytamy, konsultujemy z księgowymi, z doradcami podatkowymi, płacimy podatki, składamy deklaracje. Potem przez następne 2 lata przepisy są tak mgliste i niejasne, że urzędy skarbowe wydają tysiące sprzecznych interpretacji. Przez następne 2 lata sądy administracyjne wydają kolejne orzeczenia zmieniające to i finał jest taki, że jeżeli się uda uzyskać urzędom skarbowym niekorzystne dla przedsiębiorców orzeczenie, to cofają się 5 lat wstecz i zaczynają nas niszczyć dopłatami, odsetkami, nienależnymi karami. Jeden z przedsiębiorców powiedział mi, że jego firma jest mocno obciążona różnymi podatkami i stąd problemy, żeby dobrze działała. Znaczy, tu nie chodzi o wysokość podatków. Oczywiście one mogłyby być niższe. Opłaty ZUS mogły zostać powiązane z dochodami, a nie po prostu firmy, które mają kłopoty z dochodami i tak muszą płacić ZUS. Mówimy głównie o małych i średnich przedsiębiorstwach. Natomiast nie jest najważniejsza wysokość podatków, ale stabilność prawa podatkowego. To doprowadza nas do wściekłości. Mali przedsiębiorcy podnoszą dzisiaj swój krzyk gniewu. I najważniejsze, co jest, to żeby ciężar tego bałaganu prawnego, jaki jest, niech zostanie przeniesiony na polityków i na urzędy. Skrócenie możliwości podjęcia kontroli skarbowej do roku czasu spowoduje, że oni będą zmuszeni uprościć te procedury, bo nie będą w stanie sami przez rok czasu się wyrobić z tymi kontrolami. Widząc panów tutaj przed Sejmem, też widzę ogromne emocje, jak teraz z panem rozmawiam, ale i z pana kolegami. Ten protest zapowiada się, można powiedzieć, ostro, bo chcecie palić opony tutaj. Emocje są. Ponieważ nie rozmawiamy tylko o pieniądzach, ale rozmawiamy też o godności, bo wszystkie przepisy stanowione przez parlamentarzystów sprowadzają się do jednego. W momencie, kiedy zakłada się działalność gospodarczą, przedsiębiorca już jest traktowany jako oszust i złodziej. To wynika wprost z przepisów. Nie ma żadnego domniemania niewinności w procedurze postępowania podatkowego. My musimy udowadniać, że jesteśmy niewinni. No to jest w ogóle postawienie porządku prawnego do góry nogami i stąd się biorą nasze emocje. Jeżeli mówimy o godności pracy górnika, policjanta, kolejarza, to ja się pytam, gdzie jest godność pracy przedsiębiorcy, który, co ważne, tworzymy 67% PKB w tym kraju. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był jeden z protestujących przedsiębiorca z Warszawy. Tutaj przed Sejmem trwa protest przedsiębiorców, głównie tych małych i średnich przedsiębiorstw, którzy domagają się zmiany polityki rządu wobec nich. A rozmawiała Monika Miller. Dziękuję bardzo. Trwają testy systemu odpowiedzialnego za zliczanie i przesyłanie głosów. System ma być wykorzystany w nadchodzących wyborach samorządowych. O szczegółach Marta Kurzyńska.